Dzień dobry wszystkim. Witam na kolejnym programie live ze schroniska Kundelek w Rzeszowie. Seria nosi tytuł Kundelkowe wieści. Rozpoczęliśmy tą taką serię krótkich informacji ze schroniska, żebyście po prostu byli cały czas jakoś w kontakcie z tymi naszymi zwierzakami, które są w schronisku. Szczególnie myśleliśmy tutaj o wolontariuszach, którzy no niestety musieli opuścić naszą placówkę i na czas epidemii no, muszą to odczekać u siebie w domu i poza schroniskiem dla zwierzaków, więc chcieliśmy, żebyście mieli chociaż taki kontakt z naszymi podopiecznymi. Tutaj jestem, troszeczkę będzie pewnie pogłos, jestem w salce numer 5 i przytargałam tutaj takie dwie sunie z Chojców. To są jeszcze szczeniaki, około półroczne. Są to pieski dosyć wylęknione, które trafiły do nas z Mielca. Mamy jeszcze taką czwórkę takich szczeniaków, z czego jeden salto, którego później zaraz pokażę, to jest fajny, taki odważny piesek. Natomiast te dwie sunie i troszeczkę jeszcze w pewnym stopniu sato są dosyć takie ostrożne w stosunku do człowieka i dlatego bardzo tego człowieka potrzebują. Więc jeżeli ktoś zastanawia się nad adopcją no w miarę małego pieska, to zachęcamy do spojrzenia na te dwie sunie. Ta to jest Salsa. Wbrew pozorom, ona może tak się zachowuje troszeczkę lękliwie, ale jest zadziorna dziewczyna. Ona kiedyś będzie bardzo fajnym, odważnym pieskiem. Natomiast tamta druga to jest Soraya. I teraz troszeczkę tak wygląda smutno, ale to jest sunia, która uwielbia się bawić. Uwielbia, zaczepia człowieka na spacerach, wskakuje na nogi, zaczepia się na różne sposoby i po prostu chce się bawić. Dla niej główną nagrodą zazwyczaj podczas spacerów to właśnie była zabawa. No a teraz niestety skupiamy się na karmie, bo no po prostu nic, niewiele innych rzeczy możemy robić. Możemy spędzać czas w Kojcach, tak? Na spacerki raczej no po prostu czasu nie ma. Zazwyczaj to osoby z zewnątrz nam wyprowadzały psy na spacery, no a teraz nie mogą. Więc jak najbardziej zachęcam do adopcji. Pokaż się! Do adopcji tych dwóch suczek. Fajnie chodzą na smyczy. Jak już wyjdą i są w terenie, to naprawdę dokazują. Tutaj są w nowym środowisku, więc troszeczkę są takie nieswoje, nie za bardzo wiedzą, czego oczekiwać. Ale no, po prostu potrzebują dużo, dużo kontaktu z człowiekiem. Właśnie niedawno publikowaliśmy zdjęcia ich siostry, Sandry, która w nowym miejscu, kiedy trafiła do nowej rodziny, no, że tak powiem, no właśnie przełamuje się i takie zwierzaki jak najbardziej, bardziej niż wszelkiego rodzaju małe szczeniaczki, potrzebują nowych domów, więc zachęcamy do ich adopcji, żeby po prostu miały w życiu dobrze. Okej, to są dwie sunie, które dzisiaj chciałam tutaj pokazać. Dałam im małą zagwozdkę, zabawkę, tak, do wyjadania karmy. Oczywiście Salsa pierwsza to rozparcelowała i rozpracowała. Tak. Co, szczekniesz? Nie, jeszcze się nie odważyły, tak? Dobrze. Więc zapraszam. Kontakt w sprawie adopcji to jest 510-177-87. Dzisiaj publikowaliśmy nasze nowe zasady adopcji, więc obie dziewczyny wyglądają czasami po prostu tak, jakby uprawiały zapasy w błocie i bardzo możliwe, że właśnie to robiły. I nasze nowe zasady adopcji przewidują, że dziewczyny zostaną przed adopcją wykąpane, więc komuś już to odpadnie na sam początek, nie będzie się musiał o to martwić. Te nowe zasady... Kto tam jest? Oczywiście Fizia, Tuskania i cała reszta bandy. Zaraz tam do nich pójdziemy. Tylko jeszcze troszeczkę wspomnę o nowych zasadach adopcji. Możliwe, że niektórym się mogą wydawać, że są nadmierne, że są może niepotrzebne i my mamy nadzieję, że właśnie takie są, że
tak naprawdę martwimy się na zapas, ale chcemy zapewnić Wam jak największe bezpieczeństwo i naszym pracownikom, a docelowo również tym psiakom, które oczywiście gdzieś trafią, a jak ktoś się rozchorował, no to niestety nie chcemy, żeby do nas zbyt szybko wracały. Więc troszeczkę na wyrost niektóre rzeczy będziemy robić podczas tych adopcji, ale to wszystko chodzi o to, że nadmiar bezpieczeństwa, prawda, jest lepszy niż przeoczenie czegoś. Okej. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze w planach mam pokazanie piesków tutaj na budynku. Obrócimy się, dobra. Pokazanie piesków na budynku. I jeszcze raz pokażemy kotka, którego pokazywaliśmy na samym początku tego tygodnia. Trafił do nas z kocim katarem. I nadal jeszcze u nas jest. Pomalutku jest coraz lepiej. Został zmieniony mu antybiotyk. I kotek powolutku zdrowieje. No, ale jeszcze długa droga przed nim. Nie wiem, czy pamiętacie, pokazywałam wtedy na jego przykładzie, jak należy sobie wyobrażać, że każdy człowiek teraz wygląda. I zobaczmy, co tam u chłopaka słychać. Takie maleństwo. Trochę lepiej? Pokaż. O, słychać, nos zatkany, oczy zaropiałe. Tutaj pod tym oczkiem proszę się nie bać, pod tymi powiekami oczko jest, no ale widać. Dalej kotek jest chory, leży, ale ma apetyt i będzie z nim coraz lepiej. No, musi swoje przechorować. Dobrze, że jesteśmy troszeczkę dalej. Na szczęście koty daleko nie kichają. Dobrze. Tutaj na dole jest DJ, nie wiem, czy ktoś jeszcze go pamięta. To jest kotek. Oj, straciliśmy. Straciliśmy Fuchs. O, już jest dobrze. Matko, DJ, próbuję Ci pokazać. To jest kotek, który miał przerwany rdzeń kręgowy, czy uszkodzony. I był sparaliżowany, ale teraz jak widzicie, bardzo dobrze sobie radzi. Bardzo ładnie chodzi. Tylko no niestety nie trzyma kału i moczu, w związku z czym nadal jest jeszcze leczony. Mamy nadzieję, że te funkcje mu wrócą i będzie kontrolował, kiedy się załatwia. No a na razie ma tutaj dla siebie cały pokoik. Bardzo, bardzo lubi człowieka. Jeżeli ktoś chciałby go odwiedzić, oczywiście już po kwarantannie. Jak się czuje Tosia? Tosia się czuje bardzo dobrze. Jej gips został tylko troszeczkę poluzowany w piątek, ale zostanie prawdopodobnie ściągnięty we wtorek. I wtedy zobaczymy, jak sobie dziewczyna radzi, chodząc na wszystkich czterech łapkach, bez pomocy gipsu. Dobrze, ja opuszczę. Opuścimy chłopaka. Okej. I pójdziemy sobie już na budynek. I pokażemy psiaki, które przypływają tutaj od progu. Oczywiście wita nas Tusia, jak zawsze. Każdego wita. Tu jest Toskania. Młoda Sunia, która u nas dosyć mocno chorowała. I dlatego jeszcze troszeczkę widać jej żeberka, ale już naprawdę zaczyna odzyskiwać wagę. Jest to bardzo fajna i przyjazna Sunia. Tak. Tusia oczywiście wszędzie się wcina. Dobrze. To jest oczywiście Sato, tak, zawsze chętnie wita, jak ktoś tutaj przychodzi, tylko że z daleka. To jest właśnie jedna z tych piesków, które potrzebują troszeczkę czasu, żeby kogoś poznać, żeby się do niego przekonać. Ale jest bardzo fajny, on już niewiele urośnie, on ma około 8, zdaje się, miesięcy. To jest Sato i Salto, jego braciszek, bardzo podobny rozmiarowo, gabarytowo. Dzieci. Cześć. A i oczywiście. Momencik. Zmienię sobie troszeczkę perspektywę. Może będzie lepiej wtedy widać. Okej. Okay. I w ten sposób. A proszę. Cześć. Co tu jest? Kijek? Kijek. Tak.
To jest, no niestety, nie da się tutaj tak siąść, żeby Tusia nie przyszła. Ona zawsze się pakuje człowiekowi pod ręce. Szczerze polecamy tą dziewczynę do adopcji, bo jest bardzo fajna. Ma około 10 lat. Jest to piesek w typie jamnika. Ale pójdziemy sobie jeszcze... I oczywiście kto przyszedł? Fizia. Nic się tutaj nie może dziać bez tego, żeby Fizia nie przyszła i nie narozrabiała. A Salto nas ignoruje i śpi. Jest to bardzo fajny piesek. Też polecamy go do adopcji. Jeżeli chodzi o jakieś takie wieści z tego, co się dzieje w schronisku, jakie zwierzęta do nas trafiają. Wczoraj trafił jeden piesek, który był troszeczkę poturbowany po wypadku, ale został odebrany bardzo szybko przez właścicieli. Właśnie dzięki zdjęciom umieszczonym na stronach internetowych, na naszym Facebooku i na innych grupach takich pomocowych z terenu Rzeszowa. Więc zachęcam, jeżeli ktoś znajdzie jakiegoś zwierzaka, zrobić zdjęcie, podesłać nam, my zamieścimy, a ludzie poślą informacje po prostu dalej. Dzisiaj też mieliśmy kilka zgłoszeń odnośnie zwierzaków, psów, których właściciele szukają dla nich nowych domów, więc też niedługo będziemy takie informacje zamieszczali. Z tego co kojarzę, jedno ogłoszenie dotyczy owczarki niemieckiej, długowłosej, około 4-letniej. I będzie ta informacja u nas i na stronie schroniska, w zakładce Oddam w dobre ręce, a także na Facebooku. Jako po prostu post. Dobrze, zobaczymy, kto tam jeszcze śpi. Oprócz tych obozów. A tutaj kto? Zenia. Zenia staruszka, która trafiła tutaj na budynek po tym, jak jej stawy odmówiły posłuszeństwa, ale po leczeniu czuje się już lepiej. Kto jeszcze jest obecny? Król, Don King. Oczywiście najpiękniejszy w schronisku, Szczekuś. Szczekusia polecamy do adopcji do domu z wieloma innymi psami, bo on się bardzo fajnie dogaduje z innymi pieskami. A jest darma. Tam sobie śpi Cedryk. Cedryk został niestety troszeczkę za późno złapany wraz ze swoją mamą i nie miał dużo kontaktu z człowiekiem jako szczeniak, dlatego jest pieskiem wycofanym i lękliwym. Ale również polecamy go do adopcji, bo dopiero u kogoś, mając kontakt z człowiekiem non-stop, uda się to zmienić. Dobra. Wiem, że na pewno to słyszycie. To jest Salineczka. Wyczekująca swojego właściciela, który niestety musiał pojechać do Warszawy na operację bardzo poważną. No i Sunia siedzi u nas i czeka. No, życzymy panu Calinki powrotu szybkiego do zdrowia, żeby mogła od nas wyjść do siebie z powrotem do domu. A tutaj Indygo. Chyba mu się nie spodoba filmowanie. Dobrze, i tak wygląda właśnie popołudnie w schronisku. Wszyscy śpią. Mało kto się rusza. I tylko płacze tutaj sobie Calineczka. No już. Dobrze, więc tak, nowe zasady adopcji są u nas na stronie dostępne, możecie się z nimi zapoznać. Jeżeli ktoś miałby pytania, jakieś wątpliwości, to prosimy o kontakt telefoniczny. W ogóle większość rzeczy będziemy się starali teraz załatwiać właśnie przez telefon albo drogą mailową, żeby ograniczyć jak najbardziej kontakty międzyludzkie. Z tego względu, no oczywiście, że jest epidemia w Polsce, więc musimy wszyscy dystansować się od innych osób, pilnować, z wieloma osobami się kontaktujemy. No i mam nadzieję, że wszyscy pozostajecie w domach, tak jak należy. Ja, no jeszcze pracuję,
Więc mogę tutaj nacieszyć się kontaktem z tymi zwierzakami. No i mam nadzieję, że te live'y troszeczkę Wam je przybliżają. Jeżeli ktoś chciałby adoptować nawet w tym okresie, to zachęcamy do tego, ponieważ kontakt z czworonogiem, posiadanie psa czy kota na pewno pomoże psychicznie, tak? W tym okresie, kiedy musimy być zizolowani, kiedy musimy być w czterech ścianach często. Jeżeli chodzi o koty, niestety nie mamy zbyt wiele do zaoferowania, ale psiaków mamy 100-130 w tym momencie, więc jest czym wybierać. Zapraszamy na naszą stronę schroniska, tam jest zakładka zwierzęta do adopcji. Można sobie obejrzeć zdjęcia, poczytać troszeczkę, a jeżeli to jest za mało, to co znajduje się na stronie, no to oczywiście prosimy o kontakt telefoniczny. My tutaj bardzo chętnie doradzimy. Dobra. Zerknę sobie, czy w międzyczasie nie padły jakieś pytania, ale nie. Jeżeli chodzi o szczeniaczki, to wszystkie znalazły chętnych, którzy je chcą adoptować w przyszłym tygodniu. Jeżeli by się coś miało zmieniać, to będziemy oczywiście informować na naszej stronie. Myślę, że tak w okolicach środy będziemy wyzwaniać i umawiać się na odbiór szczeniaczków. I nie tylko szczeniaczków, ale także kotów. I dwóch naszych adopcyjnych, no i także dorosłych psów. No już. Dobrze, no to w takim razie do usłyszenia prawdopodobnie jutro.